Bardzo dobrze, jesteś na dobrze oświetlone. Trzy, cztery. Przeprosić i ustawić ich w innym, przy innym grobie. Żeby prawa noga była przy krzyżu. W ten sposób. Prawa przy. Teraz prawa. Uwaga, potrzebujemy jeszcze 30 harcerzy do zajęcia miejsc przy krzyżu. 30 harcerzy jeszcze prosimy z dołu, na górę. Jeszcze prosimy harcerzy, około 30 osób, żeby weszło teraz na cmentarz i poszło na górę. Tu jestem, macham ręką nad ołtarzem. Już dziękujemy. Nie, już ma się stoję, to jest bardzo dobre.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, wraz z małżonką, panią Agatą Kornhauser-Kudow. Prosimy Jego Ekscelencję, księdza biskupa, o postawienie mszy świętej. I miło byli żołnierzom i nieśli im pomoc duchową. Pamiętamy również o tych, którzy są pośród nas, o żyjących świadkach i uczestnikach tamtej zwycięskiej bitwy. Obejmujemy miłością i modlitwą poległych i zmarłych, jak również prosimy o Boże błogosławieństwo dla żyjących. Chcę się podniosę się, ale nie jestem pewny, czy nie zwrócę na siebie uwagi. Dziękuję wszystkim, którzy tu dzisiaj przybyli, żeby oddać im hołd, tym żywym i tym poległym. Thank you.
powiedzmy.